Uroczysta msza święta w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie zainaugurowała nowy sezon nasadzeń w lasach państwowych. Chcieliśmy w tym wspaniałym miejscu Matki Boskiej Świętokrzyskiej uczcić, poświęcić sadzonki. Zwieńczeniem mszy świętej było poświęcenie sadzonek drzew, sosny, dębu i buku. Jest to stara tradycja nawiązująca do święta lasu. Ma również wymiar symboliczny. Nowe sadzonki to nowy las. Po mszy świętej leśnicy przeszli do kaplicy leśników Polski, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Tradycja, rzecz święta, szanować trzeba i także jest mi bardzo miło, że dostałem zaproszenie na tą naradę hodowlaną, która wpisuje się w tradycje i nasze dobre gospodarowanie lasami. Coroczna narada nasadzeniowa to miejsce wymiany doświadczeń leśników. Do Kałkowa przyjechali dyrektorzy, nadleśniczowie i leśniczy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w skład której wchodzi również Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski. Leśnicy głównie zajmują się sadzeniem, odnowieniami i miliony sadzonek, które co roku wysadzamy. W samym Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski wysadzamy rocznie około 2 milionów sadzonek, więc w całej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu jest to ogromna ilość. W czasie narady poruszane były kwestie dotyczące hodowli lasu. Leśnicy szczegółowo omówili zagadnienia nasadzeń, nasiennictwa czy produkcji sadzonek. Pochylono się również nad zagrożeniami, przed jakimi staje las. Gradacja kornika ostrozemnego, który zagraża lasom Ostrowca Świętokrzyskiego i już całej Dyrekcji Radomskiej. I właśnie kampanie informacyjne na temat gospodarki leśnej oraz tego, czym zajmują się leśnicy, są bardzo ważnym elementem działalności nadleśnictw. Pomimo rosnącej świadomości, edukacja na temat lasu wśród społeczeństwa jest potrzebna. Musimy tutaj bardziej się spotykać, wychodzić ze swoimi poglądami i sposobami zagospodarowania lasu do miejscowej społeczności, żeby ten przekaz był jak najbardziej rzetelny. Bo nastąpiły czasy, gdy manipuluje się informacją i tutaj miejscowi leśnicy Dyrekcji Radomskiej starają się to robić i wychodzi im to bardzo dobrze. Doskonałą okazją, aby poznać las, jest wzięcie udziału w akcjach nasadzeniowych. Przede wszystkim swój przekaz adresujemy do szkół, do przedszkoli, natomiast tak samo chcemy współpracować z innymi, jesteśmy otwarci na współpracę z innymi grupami. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w skład której wchodzi 23 nadleśnictwa, zostanie posadzonych kilka milionów sadzonek.